Witajcie na kanale Paweł Majsterkuje. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną nowość od Kubrick System. Są to szuflady systemu Pro w wersji 3 szufladowej, w skrzyni takiej samej jak Toolbox. Zewnątrz wygląda tak. Oczywiście z boków wytłoczenia i logo Kubricka. Tak samo mamy na górze logo Kubricka i rączkę do przenoszenia. Konektory do mocowania skrzyń na górze schowane. Natomiast z tyłu mamy tutaj specjalne uchwyty do zawieszenia szuflad na ścianie. Wkręcamy dwa wkręty, wieszamy i mamy powieszone szufladę. Tą skrzynię z szufladami, czy tam szuflady, można połączyć z każdą skrzynią systemu Pro, jak i One. Tutaj pod spodem skrzynka ma dodatkowe nóżki, żeby było bardziej stabilne. A nóżki te wchodzą no, tutaj w te dwa wgłębienia w pokrywie karta 2.0 systemu One. Zadokluję. Widać. Powinno być widać, że nóżki są w tych tutaj rąbkach. Co do samych szuflad. Jak widać, są trzy o tej samej wysokości. Na froncie szuflad mamy zamocowane przeźrocze do umieszczenia etykiet. Szuflady posiadają automatyczny system ryglowania. To jest po otwarciu. Znaczy jak otworzymy? Jak chcemy zamknąć, dociskamy i automatycznie się rygluje. Szuflady się samoczynnie nie otworzą. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych zapięć ani mocowań, żeby nam się to nie wysunęło. Wszystko się trzyma na tych zaczepach, a wygląda to w ten sposób. Tutaj są haczyki z jednej, z drugiej strony. Widać to. I tutaj mamy taką, nie wiem, to nazwać, uchwyt, płetwę, do którą ciągniemy i się nam odbezpiecza. Jest to wszystko na sprężynie. Proszę. Szuflady są na metalowych, trzystopniowych prowadnicach. Oczywiście na łożyskach kulkowych. Wszystko płynnie chodzi. Dzięki temu, że są trzystopniowe prowadnice, szuflada nam się w całości wysuwa. Mamy dostęp do całej powierzchni. Wymiary szuflad wewnątrz to mamy tak 34 cm na 24,5 i głębokie na 5,5 cm. Kubełki są takie same jak w organizerach M oraz w organizerach Pro. Na wyposażeniu w tej chwili dostajemy i przegrody w każdej szufladzie oraz w każdej szufladzie są także kubełki. Producent zapowiadał, że w późniejszym czasie będzie możliwość konfigurowania sobie zawartości tych szuflad, ale chyba na to trzeba troszkę poczekać, żeby było w każdej szufladzie. Mamy to samo. I w trzeciej też. Według mnie szuflady solidnie są wykonane. Dają możliwość konfiguracji systemów Kubrick według własnych potrzeb. Nie trzeba zdejmować skrzyń z góry, żeby dostać się do tego, co mamy w szufladach. Myślę, że jest to wygodne. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.